Wala 102,2 kg. To jest jego waga. 37 zwycięstw, 24 przed czasem, 5 przegranych, 3 przed czasem. W sumie 42 walki, 187 przewalczonych rund. No i Szpilka niepokonany, 14-0, 11 zwycięstw przed czasem. Minto bardzo solidnie przygotowywał się do tej walki. Jak mówił, o, jeszcze raz przypominamy sylwetkę Szpilki. Tak jak wspominałem, 14 zwycięstw, 11 przed czasem, niepokonany. O 13 centymetrów wyższy od rywala. Szpilka na zawodowych ringach od 2008. Natomiast Minto od 2002. Minto nie walczył prawie rok. Ostatnia walka 18 sierpnia 2009 roku. 2012 roku wygrał przez TKO w czwartej rundzie z Mike'em Sheppardem. Ostatnia jego przegrana to jest 28 stycznia ubiegłego roku z Tonym Grano. Trzecia runda TKO. Grano to ten sam bokser, który ma walczyć z Tomaszem Adamkiem w sierpniu. Od tego czasu Minto odniósł 2 zwycięstwa. Dla Szpilki to trzecia walka w 2013 roku. Wygrał 1 lutego z Mike'em Molo w Chicago, ale pamiętacie Państwo, był tam 2 razy na deskach. No i 20 kwietnia łatwa wygrana z Tarasem Bidenko w Rzeszowie. W drugiej rundzie poddał się Bidenko. Bardzo ruchliwy, cały czas balansuje Minto tułowiem. Charakterystyczny sposób boksowania dla Minto, balans tułowia. Nie ma najlepszych warunków fizycznych jak na kategorię ciężką, ale już rozpoczął od bardzo dobrego założenia taktycznego. Zaczął chodzić w lewą stronę od lewej ręki Artura Szpilki. I tutaj widać, szuka rozwiązania. Próba lewego sierpowego. Szpila strzelił, teraz poprawił lewym podbródkowym. No i Minto już w kłopotach. Zaryzykował, Minto trafił prawym na tułów, na korpus. I w tej drodze powrotnej od razu został skarcony przez Artura Szpilkę. Prawym prostym zaczyna Szpilka i teraz jego najgroźniejsza broń, lewy prosty. Leszek Jankowiak w ringu, doświadczony polski arbiter. Po raz kolejny Minto zaryzykował lewy sierp po krótkim, no ale w tej chwili sam został skarcony lewym sierpowym. Nad prawą ręką szybszy jest Szpilka, tutaj wchodzi w tempo i akcji Minto i trafia precyzyjnie. A słyszymy pokrzykiwania sekundanta Minto, żeby bił prostymi. Wspaniale strzelił prawym sierpowym Szpilka. Przepuścił te ataki i teraz poprawka lewy. Pierwsza runda zdecydowanie dla Szpilki. To nie ulega wątpliwości. Jest dobrze przygotowany, szybki, dynamiczny. Narożnik Briana Minto. Może usłyszymy, co mu mówi trener? Ciągle zakręcać i stąd bić. Mm-hmm. I stąd bić, bo to wchodzi. Prosty na dół lewy, on wchodzi. Mm-hmm. On tam nie ma ręki. A potem zryw na górę i zejście. Okay. Ale podnoś. Okay. Podnoś na lewy. Podnoś. Spokojnie, będzie chciał wyjść i zaatakować jednym, drugim, to co widziałeś, tak? Czyli na ten pierwszy od razu zejść, na drugi zanurkować, zejść i jesteś na uprzedzie. Pierwsza runda zdecydowanie dla Szpilki. Widać, że ma oko.
Jest dobrze przygotowany. Kilka mocnych ciosów zainkasował już Minto. Minto na początku zawodowej kariery ćwiczył z Freddym Roachem. Nadal utrzymują kontakt przez media społecznościowe. Śledziłem ich korespondencję. Życzyły Minto zwycięstwa. No, Minto jest zdeterminowany, ponieważ jak twierdzisz, piłka wymierzył mu policzek. Mówił, jeszcze ze mną nie walczył, a już zakontraktował pojedynek z Mike'iem Molo, który jest gorszym bokserem niż ja. Szpilka popełnił błąd, sądząc, że tak łatwo wygra, zlekceważył mnie. Zapłaci za to. No zobaczymy. Na razie przewaga Szpilki. Bardzo dobrze rozpoczęła tą Szpilka. Widać, że rzeczywiście ma doskonały timing. Uruchomił również prawą rękę, co zdecydowanie utrudnia akcje ofensywne Minto. No i oczywiście praca nóg jest bardziej skuteczna, jest bardziej wszechstronna. Minto spóźnia się z podejściem. Minto ukraińskiego pochodzenia. Prababcia przybyła z Ukrainy do USA. Na widzimy na plecach flaga amerykańska i flaga ukraińska. Znakomity lewy Szpilki. Prawy kontrujący po odejściu, prawy prosty. No zablokował ten lewy rękawico Minto. Na jego szczęście. Próbuje Minto skrócić dystans, ale niestety jego, tak jak w tej chwili, sposób podejścia nogami jest zbyt prosty, zbyt przejrzysty. Ułatwia to zadanie Szpilce, natychmiast kontruje go lewą ręką. No i co jeszcze? Reaguje Minto na każdy prawie zwód Szpilki prawą ręką. Łatwiej go w ten sposób po prostu ustawić do zadania precyzyjnego ciosu, szczególnie z lewej ręki. Musi być ruchliwy Szpilka, musi iść te proste i teraz kapitalnie strzelił prawym sierpowym. Znakomity boks w wykonaniu Szpilki. Nie słyszymy, co mówi sekundant Ryana Minto. Tutaj jest tak głośna muzyka w przerwach walki. Posłuchajmy Piotra Łapina. I do tego kontry. Ale cały czas pilnujesz. Cały czas pilnujesz. Oddychaj, weź głęboko. Pamiętaj, on może zrobić zryw w każdej rundzie. Cały czas musisz mieć koncentrację. To jest test na twoją koncentrację. Mądrze. Z lewej nogi. Przy zejściu w prawo. Z ręki. Słyszeliśmy Fiodora Łapina, który sekunduje Szpilce, sekundował Kołodziejowi. Ma szalony ten tydzień. We wtorek leci do Moskwy. W piątek tam sekunduje Krzysztofowi Diablo Włodarczykowi, jego walce z Czakijewem o Mistrzostwo Świata. Praca w sobotę, w niedzielę lot do USA. Sekunduje Proksie, który walczy z eksmistrzem świata Sergio Morą. I dopiero potem powrót do Polski i chwila spokoju, ale tylko chwila, bo znów trzeba będzie przygotowywać bokserów grupy Ulrich Knockout Promotion do kolejnych walk. Skraca dystans Minto, przede wszystkim przygotowuje poprzez użycie swego tułowia atak lewym sierpowym, jakby chciałby skopiować sytuację w walce z Molo, ale tym razem Artur Szpilka jest znacznie szybszy. Skuteczniejsza praca nóg, nie zostaje w miejscu, jest cały czas ruchliwy i po akcji, tak jak w tej chwili, natychmiast wytraca dystans.
Szpilka twierdzi, że na tym etapie kariery ma lepszych przeciwników niż mieli Adamek, Gołota czy Kliczko. No i jest bardzo dużo racji w tym, co mówi. To jego, przypominam, 15. walka, a walczył już z eksmistrzem świata McLeanem, walczył ze znakomitym Owenem Beckiem, który miał bilans 29-8, walczył z Mike'em Molo, teraz pojedynek z Brianem Minto. Adamek na tym etapie kariery walczył z Kosticzem, Gładychem, Sołomko, Gołota. Na tym etapie kariery walczył z Kelvinem Johnsonem, który miał bilans 15-7, a Władimir Kliczko walczył z Władysławem Husarykiem, który miał bilans 4-13. Dokładnie w 15 walce, tak jak dzisiaj Szpilka, którego rywal jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż na tym etapie rywal Władimira Kliczki. Oczywiście proszę zrozumieć, my nie twierdzimy, że Szpilka jest lepszy od Kliczki, tylko mówimy, że jest bardzo szybko, odważnie prowadzony przez promotorów, przez Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wernera. Czeka Artur Szpilkę na kontrę z lewej ręki, ale musi uważać, bo Minto nastawił się tylko i wyłącznie na ten lewy sierpowy. Ten cały balans i przygotowanie sztucznego ataku jest skierowane tylko po to, żeby zadać lewy sierpowy, dlatego że nie zdąża Minto z prawą ręką. Zbyt ruchliwy, zbyt szybki jest Szpilka na taki sposób ataku ze strony Amerykanina. Ale musi uważać, szczególnie na prawe sierpowe. No to jest stały błąd, który popełnia Szpilka. Pokazał mu to już Mike Molo. Teraz omal nie pokazał tego Minto. Zmienia Minto pozycję przed atakiem. Stara się, wydaje mi się, zmienić jakby przede wszystkim sposób myślenia Szpilki, bo to jest rzecz Andrzej podstawowa. Andrzej Wawrzyk wrócił, cieszymy się. Nie udało się zdobyć mistrzostwa świata. Powietki był lepszy, no dzisiaj dopinguje kolegę. Nie dałeś się ustawić, winę. Musisz boksować prostymi ciosami, nie ma prostych ciosów, słyszysz? Musisz boksować prostymi ciosami. Prawy, lewy, okay. Zejdź się na lewą i on cały będzie przed tobą. Oddychaj, głęboki wdech. Prawy czy prawy, lewy, Artur. On wchodzi w zamach. On będzie po odchyleniu twoim na lewą nogę, on będzie cały przed tobą. Okay. Tylko blok. Okay. Ja tak zdążam balkiem. Zdążam. No dobrze, ale podnieś też rękę. On będzie cały się aszczucał, ten lewy się wchodzi. Weź dekier, głęboki. Po prostu trzeba tą rękę podnieść. Ja przylewać prostymi czasami. Troszeczkę za mało prostych czasami. Dwa minuta zostaniemy w narożniku. Słyszeliśmy Fiodora Łapina. Trochę za mało ciosów prostych. Troszeczkę za bardzo była opuszczona ręka. Całe szczęście, że te sierpowe nim to nie dochodziły. Rozpoczyna atak Minto przede wszystkim na prawym na tułów. Zdaje sobie sprawę, że to jest jakby początek później ataku z prawej ręki na głowę. Dwa razy mu się to udało, natomiast dobra kontra z prawej ręki w tej chwili Szpilki. Jeszcze raz prawy na tułów. Dlatego, że Minto nie może dojść od razu w pierwszym ataku bezpośrednim prawym na głowę, obniża pozycję, wchodzi na dół na tułów i po raz kolejny ponawia atak na już na górne partie. Tak jak w tej chwili, proszę bardzo. Powtarza to cały czas. Teraz jest pytanie, jak wykorzysta to Artur Szpilka, czasem lewym z dołu kontrującym. A musi cały czas Artur uważać, to opuszczenie prawej ręki, żeby nie wchodziły te lewe sierpowe. No teraz znów widzieliśmy próbę Minto, żeby strzelić lewym sierpowym. No dobry lewy z dołu pod prawy łokieć. Trochę zabrakło miejsca Arturowi. Ale Minto bardzo sprytnie blokuje lewy. Prawą rękę wchodzi z blokiem, tak zwaną podstawką na lewą rękę. Zdaje sobie sprawę, że ta tutaj grozi mu duże niebezpieczeństwo. No złapał rytm trochę Amerykanin. Ale myślę, że w tej chwili doskonały lewy z dołu po raz kolejny Artura Szpilki.
Widać, że jest dobrze przygotowany Brian Minto do tego pojedynku. Na pewno. Poza tym widać, uruchomił wreszcie prawą rękę, jeśli chodzi o defensywę, przed lewą ręką szpilki i stąd łatwość wchodzenia trochę prawym prostym na tył. Bo zaraz będzie dół prawdopodobnie po raz któryś. Bo to mu ułatwia kontynuowanie ataku. Jeśli pójdzie na górę, zatrzyma się w miejscu, to szpilka go skontruje. Słyszeliśmy, jak Kamila Wybrańczyk, dziewczyna szpilki, cały czas krzyczy: podnieś ręce, no to już szpilka nie jednego trenera na Roźniku, także i w pierwszym rzędzie narzeczona. To, co powiedziałem wcześniej, zmiana pozycji, odwrócenie uwagi przed głównym atakiem lewym sierpowym. Ale doskonała akcja w tej chwili Artura Szpilki, lewy na tułów, lewy na górę. Jest dobrze, ale trzeba uważać na te lewe sierpowe. Tak, ale bardzo dobry atak. To jest ten narzeczona Artura, Kamila Wybrańczyk. Za długo blina. Widzisz ten zamach lewy sierpowy? To zakręć w lewo, Artur. On cię wpadnie pod lewą rękę. Jak postawisz rękę na bok, pomóż się prostymi czasami. Lewej ręki nie chcesz podnieść. Prawa ręka cały czas niska. Podnieś ją. Nie opiej, tylko ją podnieś. Prawa ręka. Prawa ręka do góry. Po dystansie. Widzisz ten cios jego? Widzę. No widzisz, no, on reaguje, no. Zakręć w lewo. Kontra. Skończ prawo się w połowę zejście. Więcej prostych ciosów. Nie sierpowych. Artur, proste ciosy. Porzucasz. Jeszcze jeden. I koncentracja. Jeszcze jeden. I koncentracja. Podnieś ręce obydwie. Dobra. Nie ma blina. Ja bym Andrzej powiedział tak, jeśli Artur Szpilka będzie kontynuował ten lewy z dołu na tułów, to zmieni obraz pojedynku, dlatego że Minto na tą fazę walki jest bardzo trudny do trafienia jeszcze na głowę. Jest ruchliwy, balans ma i jeśli Artur przestrzeli jeden czy drugi cios, to natychmiast jest zagrożenie. Natomiast dół będzie go zatrzymywać. No. A zobaczymy, czy podniesie wyżej ręce, szczególnie prawą. No, prawa bardzo nisko opada, no niby może bronić się jeszcze barkiem, ale musi uważać na te lewe sierpowe. O, właśnie to jest cios, który on powinien częściej zadawać, pochylić pozycję jeszcze i lewy hak. To jest nietypowym bokserem, bo nie stoczył żadnej amatorskiej walki. Od razu podpisał zawodowy kontrakt, mający 28 lat. Szpilka ma za sobą karierę amatorską. Był wicemistrzem Polski seniorów, był mistrzem Polski kadetów, juniorów. Był bardzo blisko startu na Igrzyskach Olimpijskich. W Pekinie dzieliła go tego jedna walka, ale w decydującym pojedynku przegrał z Zujewem, wicemistrzem Europy i wicemistrzem olimpijskim. Zatem nie zmaga się doping publiczności dla Szpilki. No ale niezrażony jest w ogóle Brian Minto, cały czas w natarciu. I to jest ten lewy z dołu, o którym, jeśli to będzie kontynuować, to trafić na górę Minto w tej fazie jest bardzo trudno, natomiast dół będzie wchodził. Świetnie bokser blokuje te lewy sierpowe podniesioną prawą rękawicą. I rzeczywiście tam jest miejsce na lewy sierpowy, na wątrobę. No jak czołg, cały czas naciera Brian Minto. Minto
zaczynał karierę w bazie junior ciężkiej, potem zaczynał w ciężkiej, potem szedł do junior ciężkiej, teraz znów w ciężkiej. Oj, teraz on na tarciu w końcówce tej rundy. Został trochę Artur przy tym lewym z dołu w miejscu, stąd prawy, złapał prawy, prawy sierpowy. Co to ręce opuszczone? Podnieś ręce do góry, rozumiesz mnie? W linach nie ma boksowania. Punktujesz go, rozbijesz rundę po rundzie. Rozbijesz go rundę po rundzie. Podnieś ręce. Komu ty chcesz postawić? Komu ty chcesz się pokazać? A? Podnieś ręce, kurwa, w linach. Rozumiesz? Rozumiesz? Proszę mnie pogodzić. Proste ciosy. Proste ciosy. Chodzisz na nogę, proste ciosy. Słyszeliśmy, zdenerwował się Fiodor Łapin, ponieważ do Artura nie docierały te uwagi, żeby podniósł ręce. Wygrywa ten pojedynek. Ale Minto jest ciągle niebezpieczny. No teraz posłuchał Artur, proszę popatrzeć. Prawa ręka wyżej, lewa ręka i lewica też wyżej, ale ten nawyk opuszczania prawej ręki pozostaje. To jeszcze z czasów amatorskich. On zaczynał karierę w Górniku Wieliczka od 12 do 18 roku życia. Przez 6 lat trenował u trenera Władysława Ćwierza. Jak rozmawiałem z trenerem, niedawno mówił, że opowiadał, jak go poddał, gdy walczył z mistrzem Europy Ukraińcem. No, Szpilka obraził się na niego, bardzo długo się na niego, do niego nie odzywał. I trener Ćwierz twierdzi, że ma już nowego Szpilkę. Nazywa się Damian Hankus. 105 kg wagi i podobno też podobny, taki charakter twardy jak Szpilka. Przydałaby się tutaj aktywna prawa ręka ze strony Artura Szpilki. Minto to rutyna, zamyka go, klinczuje. Proszę zwrócić uwagę, jak skuteczny klincz jest przy linach ze strony Amerykanina. Nie daje Arturowi schodzić na prawą, na lewą stronę. Ustawia się bardziej frontalną pozycję, natychmiast blokuje wyjścia. Teraz doskonały lewy sierpowy, kontrujący. Nie spodziewał się tego Minto, wyprostował się na moment, się zatrzymał z balansem tułowia. Teraz kolejny atak Szpilki. Minto zaczął karierę zawodową fantastycznie, niepokonany w 18 walkach. Pierwszej porażki doznał z rąk eksmistrza świata wagi ciężkiej, do niego Tapsa. Walczył o mistrzostwo, walczyły z Hukiem w 2010 roku. Przegrał w 9 rundzie, był na deskach 3, 5 i 9 rundzie. A tutaj na razie Arturowi nie udało się go posłać na deski. Teraz się zamknąć w narożniku i przy linach Amerykanin Polaka. Ale wrócił Szpilka do prawego prostego. To jest bardzo skutecznym elementem w tej fazie walki. No i zejścia. Zejście w lewo, w prawo, zajstep, to jest cały czas ruchliwość i zmiana miejsca. Zmiana miejsca. Tak jak w tej chwili. Zajstep w prawą stronę i kontra z lewej ręki. A ciekawy jestem, czy trzyma tempo tej walki Minto. 38 lat ma. Bardzo dobry jest ten prawy, prosty Szpilki. No i proszę, lewy sierpowy. Odrzuca Minto. Tak,
No to jest trudny egzamin dla szpilki. Przypominam, Minto walczył z dwoma mistrzami świata, z Marco Hukiem i Tonym Tapce, walczył z mistrzem Europy Luanem Krasnikiem, walczył z dwoma pretendentami do mistrzostwa świata, Axelem Schulzem i Chrisem Areolo, i tylko Schulzem wygrał w szóstej rundzie przez TKO, ale z pozostałymi też toczył twarde boje. Na razie świetny pojedynek, zacięty, imponuje nam ambicją. Minto przegrywa na punkty, to nie ulega wątpliwości, ale cały czas jest agresywniejszy, cały czas stara się skracać dystans. No wiadomo, że musi to robić, jest niższy o 13 cm, ma mniejszy zasięg krąg. Musi atakować, musi skracać dystans. Tak, ale sprytnie wykorzystuje swoją ciężar ciała przy lynach. Praktycznie kładzie się na Arturze, nie pozwalając mu boksować, i tak jak w tej chwili. Chwila, spokojnie! Raz za dokładnie! Dla Szpilki to druga walka w Bydgoszczy. 2 czerwca ubiegłego roku wygrał 4. runda KO z Gonzalo Mare Basile. Głośniejszy doping dla Szpilki, ale Minto to nie przeszkadza. On atakuje. 38 lat ma, ale mówi, że czuje się jak 20, jakby miał 24, ale teraz przyspiesza Szpilka. Jeszcze jeden prawie prosty. Tak, przeszedł Minto, wykorzystał to Artur, ale walka toczy się dalej. Lewy z dołu pod prawy łokoć Artura mnie niepokoi, bo parę razy wszedł, bardzo niebezpiecznie. Minto twierdzi, że jego rywalem jest legendarny Rocky Marciano, który zakończył karierę niepokonany jako czempion wagi ciężkiej. No ma podobne warunki jak Marciano, podobnie jak słynny Rocky. Uczył się boksu w praktyce, nie mając większego doświadczenia z ringów amatorskich. Podobne warunki fizyczne. Marciano miał 180 cm, również 180 cm ma Minto. Paweł Głażewski, bohater kolejnej gali. Podnieś prawą rękę. Jego nie ma w ogóle. W ciuszkach, kurwa, najlepiej wychodzisz, tak? Piękny, tak? A może kurwa boksem by się zajął, co? Podnieś prawą rękę i złaś na nogę. Proste ciosy zadałeś, 2 na rundę. Ale ostry jest trener Fiodor Łapin. Zdenerwował się, że Artur go nie słucha. Te ciuszki to chyba aluzja do tych slipów z muszkami, z których ostatnio Artur wychodził na wagę. Najpierw slipy były z jeszcze szelkami. Teraz przed tą walką tylko z kokardką.
I cały czas słyszymy pokrzykiwanie Fiodora Łapina, żeby Szpilka podniósł prawą rękę. Podniósł ją teraz. Niebezpiecznie zapnął w tej chwili przy linach Minto. Szpilkę trafił prawym sierpowym, szedł na skosy, odepchnął go łokciem. Widać dużą rutynę u zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze skraca ring, zachodzi raz w lewą, raz w prawą stronę, nie dając miejsca. No i w tej i różne rozmaicony atak. No, klin ze strony Artura, interwencja sędziego. No, pojedynek naprawdę bardzo emocjonujący. No i rzeczywiście tak jak mówił Minto, zapowiadał, że jest świetnie przygotowany, że opuścił rodzinę, przygotowywał się w górach. Miał krótką przerwę. W tym roku 16 stycznia miał problemy z lewym barkiem, atroskopię przeszedł. No już widać, że wszystko jest w porządku, widać te lewe sierpowe. Prawy sierpowy, lewy, musnął brodę Szpilki, bardzo niebezpieczny fragment pojedynku. Musiał Artur wrócić do... No dobrze, w tym jest też metoda, clinch, zajstep. Wtedy Amerykanin nie jest tak bezpieczny. No i powrót do prawej ręki przede wszystkim. Przekwiczował słusznie Szpilka, ostatnie sekundy tej rundy. No i zobaczymy, co teraz powie Szpilce Fiodor Łapin. W poprzedniej rundzie było nerwowo, bardzo nerwowo. Podnieś ręce, zaczynaj bić i prawy, i lewy. Nie tylko lewy, prawy. Nie opuszczę rąk. Podnieś ręce. Oddychaj, głęboki wdech. Jeszcze jeden wdech. A tyły? Jeszcze jeden wdech. Dwie rundy. Zadałeś prosto i cios trafiłeś. Jeden. Po boksy. Akcja, zejście, akcja. On nie gotowy po twoim zejściu w prawo. Pretensje trenera do Artura Szpilki są takie same. Cały czas podnieś ręce, bo bije już nie tylko lewe sierpowe, ale prawe sierpowe. Widzieliśmy ten lewy sierpowy, musnął głowę Szpilki. Doping kibiców dla Szpilki. Uwielbiają go, wierzą, że będzie polskim przyszłym mistrzem świata. Szpilka chciałby już walczyć o mistrzostwo świata. Trener Fiodor Łapin twierdzi, że będzie gotowy za 2 lata. Paweł Skrzecz, z którym rozmawiałem, też mówił to samo, za 2-3 lata. No tutaj wykazują więcej rozsądku. Szpilka, rozsadza go ambicja. Już chciałby walczyć o to mistrzostwo świata, ale no, ta walka też pokazuje, że musi jeszcze poczekać, że musi jeszcze się uczyć, musi usunąć te błędy, które popełnia, wyeliminować to opuszczenie rąk. To jest zbyt niebezpieczne. Z takim rywalem jak nim to jeszcze się udaje, no ale gdyby miał walczyć z braćmi Kliczko, z Pulewem czy z Hejem, mogłoby być inaczej. Znają się. Minto
przebywał na sparingach w Polsce, sparował z Pawłem Kołodziejem. Jak to ocenił trener Łapin, wtedy się nie wysilał, no a dzisiaj daje z siebie wszystko. Na pewno sparingi to nie jest to samo co walka, i szczególnie z innym przeciwnikiem. To oczywiście nie było po czasie. Ale jak długo podnosi się Minto, to też pokazuje, jak jest zmęczony. Miejmy nadzieję, że nie doznał kontuzji, nie? Trzeba otrzeć rękawice. A i znów doszedł lewy sierpowy. No, zamyka w narożniku bardzo, bardzo konsekwentnie. Minto skraca dystans i to jest, widać, jego dosyć dobrze opanowana cecha. No widać, to rutyna. 42 walki, Szpilka tylko 14, Szpilka przeboksował tylko 43 rundy. Minto 187. I teraz przewaga Minto. Przyparł do liny Szpilkę. Próbuje. Minto tego ciosu rozpaczy prawym sierpowym. Znakomita walka. Bardzo dobry pojedynek. Szanowni Państwo, po 8 rundach Artur Szpilka prowadzi od wszystkich trzech sędziów. Sędziego numer 1, 74, sędziego numer 3, 87, 92. Kręć cały czas, podnieś te łapy w ostatniej rundzie. Proste ciosy, zakręciłeś akcję. Oddychaj. Na środek ringu wstań. Na środek ringu. On gotowy na pojedynczą akcję, on nie ma siły. A się dotleni. Akcja zakręcić. To nie jest. Ostatnia runda, pozdrawiamy się przed rozpoczęciem, jasne? Ostatnia runda. Po 8 rundach wiadomo. Prowadzi na kartach punktowych wszystkich sędziów Szpilka. Musi dotrwać do ostatniego gongu i będzie miał zapewnioną 15. wygraną w karierze. Trener Fiodor Łapin dostrzegł dzisiaj u Szpilki błędy, ale my widzimy również postępy, które robi Szpilka. Trener mówi, że chciałby go mieć więcej czasu na szkolenie, bez walki, na wprowadzenie pewnego automatyzmu ruchów. To tutaj byłby się przerał, szczególnie ten automatyzm w podnoszeniu rąk. Jeszcze raz próba lewego sierpowego ze strony Minto. Zresztą uniknął tego ciosu Artur Szpilka. A nareszcie wrócił do prawego prostego. Ale teraz dał się zaskoczyć lewym sierpowym. To nie ma miejsca. Się zamortyzowane odchylenie. Nie ma miejsca przy lynach po prostu. I w momencie, kiedy Minto skróci dystans, wie, że już Artur nie ma tutaj możliwości odejścia od liny i stąd atakuje. Zaczyna się ostatnia minuta walki. Walki zwycięskiej dla Szpilki. No widzieliśmy tutaj, widzimy Artura takiego spokojniejszego, bardziej opanowanego. Zaczął współpracę z psychologiem Dariuszem Nowickim. Trener Fiodor Łapin, którego dzisiaj widzieliśmy też bardzo zdenerwowanego, podkreśla jednak, że Szpilka staje się coraz mądrzejsza, aczkolwiek to jeszcze nie jest to. No i teraz mamy knockdown.
doskonała kontra, trafił bardzo precyzyjnie Artur i myślę, że to będzie początek końca. A jednak niezaliczone to jest, jak on oddał, rozkłada ze zdziwieniem ręce. Fiodor Łapin przyspiesza szpilka, lewy na kontrobę. Chyba już nie zdąży wygrać przed czasem. Zabrakło trochę sekund, ale zdecydowany finisz i końcówka tej rundy i cała walka dla szpilki. Brawo, Artur. Owacje publiczności, brawa przy otwartej kurtynie. Nie ulega wątpliwości, 15 zwycięstwo Artura Szpilki. Po świetnym pojedynku, chociaż tutaj trener dostrzegł błędy. Obijany jest Minto, prawe oko podbite. To się stało w tej ostatniej rundzie. Może jeszcze zobaczymy powtórkę tej akcji. Chętnie byśmy ją zobaczyli. Popatrzmy. Dostrzegliśmy teraz tej akcji. Teraz będzie ujęcie z drugiej kamery. To też nie. Nie można było tego zlokalizować. No, być może to było pośliźnięcie. Sędzia Leszek Jankowiak był blisko. Owacja dla Artura Szpilki. Brian Minto też zasługuje na brawa. Dał z siebie wszystko. Stoczył znakomity pojedynek. Do końca atakował. Przegrał. To tutaj chyba nie będzie miał żadnych wątpliwości. Lepszy był Artur Szpilka. Z walki na walkę jest lepszy. Ciągle jeszcze są błędy, ale tych błędów robi się coraz, coraz mniej. Jest to przede wszystkim młody zawodnik. Kategoria ciężka, więc jak to się mówi, cierpliwie pracować, spokojnie, a dzisiaj bardzo dobra, stojąca na wysokim poziomie werdykt walka. Sędziowski walki wieczoru dzisiejszej gali, Wojak Boxing Night. Sędziowie punktowie orzekli, sędzia Olena Pobywaju 98-93, sędzia Paweł Kardyni 98-92 i sędzia Grzegorz Molenda 100-90. Jednogłośnie na punkty zwycięża Artur Szpilka. Brawa dla Artura Szpilki, cieszy się narzeczona. Na pewno jak będą rozmawiać w domu, będziemy mówić, powtarzać dziesiątki razy. Artur podnosi ręce. No, gratulacje dla Artura. Ten trzeci werdykt 100-90 to jest lekka przesada. Sędziowie, którzy punktowali 98-93 i 98-92, na pewno byli bliżej prawdy. Już pas, właściwie pasek Interim WBC Baltic na biodra.